No proszę, jaka ładna dziewuszka. Wiem, tatusiu. Ta, ewidentnie córeczka mamusi. O, teraz ja zamawiam wyścigówę! Ej, czekaj, PJ. Menedżerka ma do ciebie małą prośbę. Jaką prośbę? Chodź na chwilę. Uważa, że jesteś już trochę za duży na wyścigówkę. No trudno, słoń też może być, ale słoń jest nudny, nie wydaje dźwięków. Hej. Masz 18 lat, ty możesz głosować. Jesteś duży, idź do normalnego fryzjera. No ale normalni fryzjerzy nie dają lizaków i naklejek. Z tym głosowaniem to bym się wstrzymał na twoim miejscu. O, mam pomysł, zabiorę cię do swojego fryzjera. A, wolałbym nie. Jesteś pełnoletni. Pora pożegnać się z różowym balonikiem i dorosnąć. Dzięki, siostra. Wcale, że ci nie zazdroszczę. Gabe naprawdę przesadził. Tak, to prawda. Nawet dziecko wie, że świerszczy nie nosi się w zwykłej torebce, ale w pudełeczku z niewielkimi otworkami. Proszę cię, Bob, musimy go jakoś ukarać. Wiem, ostatnio jest nie do zniesienia. Prawda? Przynajmniej nie jest jeszcze tak źle jak u Pam. To jedna z ciężarnych koleżanek z jogi. Ma syna w wieku Gabe'a i jest tak kompletnie nieznośny, że wysyłają go do szkoły wojskowej. Wojskowej? Poważnie? Nie ma innego wyjścia. Nie można trzymać w domu rozrabiaki, nie przy nowym dziecku. Słuchaj, to chyba jednak trochę przesada. Przecież to jeszcze dzieciak. Dzieciak, ale dyscypliny potrzebuje. Tylko w Akademii Greystone będą w stanie go okiełznać.